Cześć, witajcie. Jestem zatkany Wojtek, Bobab mam Adgidę i jestem w ogóle zatkady i chory. Więc dzisiaj mam w ciekawy dla was artykuł, mianowicie Sydowie Seka. Na chwałę adarchy, którego głos zagłusza wszystkie inne, to jest taki okrzyk w moim wykonaniu, ledwo zipie, to jest okrzyk wojenny Sydów Seka. Synowie Seka to niezwykle zorganizowana i zdyscyplinowana grupa bojowa chaosu i kult chaosu pod dowództwem magistra Anakwadara Kwadara Seka, jednego z najbliższych sojuszników Archonta Uloka Gaura w obronie sektora światów Sabat Mimo że synowie Seka są wciąż stosunkowo nową formacją w wojnie oświaty Sabat, wstępne raporty wskazywały, że w rzeczywistości mogą być oni lepsi w walce niż ich sojusznicy z Paktu Krwi. Synowie Seka zostali stworzeni nie tylko po to, by walczyć przeciwko imperium, ale także by służyć jako awangarda magistra Seka, gdy ten w końcu spróbuje obalić Gaura i objąć stanowisko Archonta. Większość jeśli nie całość początkowego szkolenia synów Seka miała miejsce na okupowanych przez chaos na okupowanym przez chaos w świecie Gereon, gdzie po raz pierwszy zetknęli się z gereońskim ruchem oporu. Później odegrali ważną rolę w obronie tego świata przed imperialnymi siłami wyzwoleńczymi. Synowie Seka zostali wyszkoleni i wyposażeni w dużej mierze dzięki informacjom dostarczonym przez byłego oficera Paktu Krwi. Baboda Eto Gaura oraz schwytanego imperialnego lorda milicji generała Noczesa Szturba, który ostatecznie przeszedł na służbę synów Seka. Szturm później żałował swoich czynów i zamiast zostać straconym przez pułkownika komisarza i Gauta, zdecydował się odebrać sobie życie, by odzyskać resztki honoru. Większość dotkniętych szkoleniowych stosowanych przez synów opiera się na standardowych metodach astra militarum. Wiele z tych informacji uzyskano od doczesa szturba i udoskonalono dzięki doświadczeniu i bezwzględnemu oddaniu Mabona eto Gaura. Przypuszczalnie niewiele zmieniono w ogólnej implementacji, pomimo śmierci szturma i schwytania Mabona kilka lat później. Wyznawcy synów Seka, podobnie jak, soj jak ich sojusznicy z Paktu Krwi, mają nietypowy pogląd na teologię chaosu. Nie nienawidzą imperatora jako wroga chaosu, ale czczą go jako kolejne wcielenie Osnowy. Wierzą, że imperator jest po prostu kolejnym bytem Osnowy, takim jak Demony, lub sami bogowie chaosu. Postrzegają go jako błędnego proroka ludzkości, który ujrzał potęgę Osnowy, ale który zwiódł swoich zwolenników, aby uwierzyli, że należy się jej przeciwstawić. Pakt krwi i ich sojusznicy wierzą, że świętym zadaniem ich kultów jest szerzenie prawdy o Bogu imperatorze i Osnowie oraz. Sprowadzenie mieszkańców Imperium z powrotem na drogę uwielbienia dla mocy chaosu, ponieważ tak naprawdę już teraz oddają oni cześć kreaturze Zostowy. Dla tych kultystów imperator jest podobny do bytów, które czczą, gdyż on również czerpał moc Zostowy i został zmieniony przez kontakty z Immaterium. Imperator jest dla nich symbolem tego, do czego dążą, gdyż pragną stać się jednością z osnową i na zawsze zmienić się dzięki tej więzi. Tak więc w ich systemie wierzeń schizba błędnej wiary przyjętej przez imperium musi zostać uleczona, a ludzkość musi powrócić w czułe objęcia chaosu. Mnie ostatnio w czułe objęcia wziął Nurgle. Uważają oni, że imperium nie musi zostać zniszczone, a jedynie zreformowane tak, by zrozumiało prawdziwą naturę osnowy i jej mieszkańców. Według nich imperialne credo przez tysiąclecia prowadziło ludzi złą drogą, a świętym celem paktu krwi i jego sojuszników jest nauczenie ludzkości prawdy o oświeceniu, które oferuje chaos. Podobnie jak Strażliwe Siły Paktu Krwi, do rywalizacji, z którymi zostali stworzeni, Synowie Seka są niezwykle zdyscyplinowaną jednostką wojskową oparci niemal w całości na modelu Astra Militarum są siłą, z którą należy się liczyć, i udowodnili swoją przewagę nad Paktem Krwi w wielu aspektach. Oprócz tego, że są więksi i bardziej krępi niż członkowie Paktu Krwi, synowie są również wyposażeni w sprzęt i broń wyższej jakości. Cały ich sprzęt jest standardowym wyposażeniem i opiera się na dobrze ugruntowanym i sprawdzonym systemie logicznym w przeciwieństwie do Paktu Krwi, który opiera się głównie na sprzęcie pochodzącym z pobojowisk i kradzieży. Synowie są również lepiej zmotywowani i dowodzeni, a nawet mają oficera podobnego do imperialnego komisarza, znanego jako biczownik, który ma utrzymywać dyscyplinę i morale. Biczownicy są również znacznie bardziej wydatni, niż wydajni, niż e, kadra dowódcza Paktu Krwi, opierając się bardziej na pragmatycznym szkoleniu i instruktarzu, niż na krwiożerczej mentalności zwycięzca bierze wszystko. Jak zauważono podczas sesji szkoleniowych, biczownicy w równym stopniu doradzają i upominają, doradzają i ganią, nadzorują i instruują swoich podopiecznych. Cecha ta jest niezwykle podobna do reżimów szkoleniowych Gwardii Imperialnej. Synowie seka ubrani są w ochronne mundury z hełmem wyposażonym w optykę opartą na standardowym wyposażeniu astrabilitarum. Na ramionach i golennikach na golennikach noszą pancerze e, e, kolcze i płytowe, a do spodni zakładają buty typu jackboot oraz skórzane zapięcia i uchwyty. Skóra pozyskiwana jest z obdzieranych ze skóry wrogów i opisywana jest jako orzechowo-brązowa i spleciona fioletową nicią. Dla odróżnienia oficerów od żołnierzy stosuje się złoty. Kocz. Oprócz tego każdy hełm wyposażony jest w zapięcie w kształcie dłoni, zamykającej usta noszącego. Ma to na celu okazanie swej lojalności wobec anarchy, co jest swoistym tytułem honorowym Seka, którego głos zagłusza wszystkie inne. Same zapięcia wykonywane są z dłoni zabitych wrogów. Uzbrojenie synów stanowią standardowe karabiny i działka laserowe, natomiast bronią boczną są pistolety laserowe w przypadku zwykłych żołnierzy oraz pistolety automatyczne w przypadku oficerów. Wyposażenie dopełnione jest jeszcze przez dwa dorze: bojowy i rytualny. Cały ten szpej wytwarzany jest na podbitych światach kuźniach, znajdujących się w zasięgu kosmicznego wraku, zasięg zbawienia. Jakie były godne uwagi kampanie, w których brali udział synowie seka, Incydent w Lektika, Bastion, Gereon. Wojownicy, bojownicy ruchu oporu złożeni z ocalałych sił obrony planetarnej i kontyngentów gwardii na opanowanym przez chaos świecie Gereon zorganizowali atak na Bastion Lektika, serce administracji sił chaosu, w celu odwrócenia uwagi i umożliwienia zespołowi zabójców dowodzonemu przez pułkownika komisarza Ibrama Gaunta zamordowanie zdradzieckiego generała Noczesa Szturma. Pomimo zaskoczenia synowie odnieśli zwycięstwo w bitwie, e, całkowicie eksterminując siły szturmowe, nie byli jednak w stanie ochronić szturma. Wyzwolenie Gereona, synowie Stadeli na czele sił mających powstrzymać wojska imperium, niewiele brakowało, a synowie seka zdołaliby powstrzymać natarcie wojsk imperium w mieście Kedrak, jednak desperacki kontratak prowadzony przez jednostki pancerne zmusił ich do odwrotu, podczas którego zadali siłom gwardii nieproporcjonalnie duże straty. Atak na zasięg zbawienia. Synowie stanowili główne siły broniące kosmicznego wraku zasięg zbawienia, byli oni w stanie utrzymać propozycję, pozpozycję utrzymać, i odpierać atakujących, dopóki nie natarły na nich siły kosmicznych marin z zakonów Srebrnej Gwardii, żelaznych węży i białych szram. Synowie seka zdołali wprawdzie uciec, jednak utracili całe swoje zaplecze zgromadzone na zasięgu zbawienia. I teraz coś o anakwarze, anakwanarze, seku. Eee, okrzyk wojenny synów Seka, wiadomo jak brzmiał, to teraz go wykrzyknę Na chwałę Adarchy, którego głos zagłusza wszystkie inne. Już bardziej głosu po prostu nie mogę podnieść. Adakwadar Sek był potężnym i osławionym magiem sił chaosu, nosił tytuł Anarch i służył pod dowództwem Nadzybara i urloka Gaura podczas krucjaty światów Sabat. Adakwadar był odpowiedzialny za stworzenie elitarnej formacji znanej jako Synowie Seka. Był on prawdopodobnie najbardziej utalentowanym i błyskotliwym ze wszystkich watażków sił chaosu w sektorze światów sabat. Specjalizował się w wojnie psychologicznej. Sek doskonale rozumiał znaczenie wykorzystywania intelektualnych słabości wroga w walce i niezmiernie fascynowało go używanie słów w charakterze broni. W przeciwieństwie do wielu innych magistrów, Sek wykazywał się fidezją i przebiegłością podczas opracowywania swoich strategii, a nie rządzą mordu i zniszczenia. Regularnie zmuszał. Upatrzone przez siebie światy do kapitulacji poprzez odtwarzanie kilku starannie wybranych programów, które celem, których celem było wywołanie terroru wśród ludności cywilnej. Działania te przynosiły lepsze efekty niż długotrwałe bombardowania i ataki planetarne. Magister Sek chciał, aby światy imperialne wiedziały, że ich zagłada się zbliża. Celem jego trząść, cele jego inwazji miały trząść się ze strachu na samą myśl o tym, że Ada Kwadar nadciąga. Początkowej, w początkowej fazie krucjaty Światów Sabat Sek pełnił funkcję magistra u Archonta Dadzybara. podczas tej. Krwawej i długiej kampanii wielokrotnie osobiście brał udział w starciach, wiernie służąc swemu padu. Po śmierci nadzybara da na Balhaut w 764 roku 41. milenium, Sek nadal nękał siły Imperium w czasie, gdy te napierały na rdzeń systemu Kabal. Siły Seka nie tylko stawiały zaciekły opór Imperium, ale także przeprowadziły kilka śmiałych kontrataków. Krótce jednak siły arcywroga pogrążyły się w wojnie dobowej, której celem było wybranie nowego archonta. Magistrowie, tacy jak Nokat Zarażony, Szolen Skara, Kuks z Bezokich, Heritor Asfodel czy Enok Innokenti, toczyli między sobą krwawe boje, starając się przejąć władzę. Wśród graczy chętnych na objęcie stołka podadzybarzy był również Adakwadar. Mało tego, początkowo wykazało się, że to właśnie Sek obejmie rolę nowego Archonta. Był przecież najzdolniejszym taktykiem ze wszystkich magistrów. Nowym Archontem został stosunkowo nieznany Urlok Gaur. Jak do tego doszło? No cóż, Gaur miał po swojej stronie coś, czego brakowało innym wataszkom, a nawet Sekowi. Pozostali magistrowie dowodzili legionami kultystów i obłąkańców. Gaur miał natomiast armię. Zdyscyplinowaną, dobrze wyszkoloną, świetnie wyposażoną i straceńczo wierną armię. Oddziały Paktu Krwi, bo takie właśnie miano, e, miano formacja Gaura przyjęła, nie tylko e, mogły walczyć z imperialną armią, ale jak równy z równym, one mogły ją pokonać. Dlatego właśnie Adakwadar pragnął najbardziej: pokonania imperialnych najeźdźców i zdobycia płynącej z tego chwały. Dlatego też, gdy w 771 roku 41 milenium Urlok Gaur został wybrany na nowego Archonta i zaczął dowodzić obroną światów Sabat, Sek został jego magistrem. Mało tego zdawał się być jednym z najbliższych sojuszników Gaura. Były to jednak tylko pozory. Głęboko w swym sercu, w morocznym sercu, Ser. Sek nie nienawidził gaura. Nienawidził go za sukces, który ten osiągnął, za stołek, który zagarnął, a na który nie zasługiwał. Przecież to on, a sek, powinien zostać nowym archontem. Był lepszym dowódcą, był bardziej charyzmatyczny i potężniejszy niż ten parszywy gaur. Dlatego też sek zamierzał przejąć władzę, gdy tylko nadarzy się ku temu stosowna chwila, a do tego czasu planował odgrywać rolę wiernego magistra swojego nowego pada. Archon wycofał się do gromady Karkadar Karkaradon, na świat forteczny Morlond, aby zgromadzić swoje siły do przeprowadzenia potężnego kontrataku. Pozostawił on swych najzdolniejszych dowódców, by ci dalej atakowali flankę sił Imperium. Wśród pozostawionych dowódców był m.in. Sek, dowodził on dywizją Paktu Krwi, która okupowała Enotis, Siły te nie tylko e, odparły imperialną ofensywę pancerną wycerowaną w bazę Seka, ale też niemal wywalczyły przewagę w powietrzu, wykorzystując mobilne lotniskowce do zwiększenia zasięgu swoich samolotów. Dopiero po bitwie na Morzu Zofonicznym imperium było w stanie odwrócić losy walk na swoją korzyść, pozwalając wycofującym się siłom Lorda Humela dotrzeć w bezpieczne miejsce i skonsolidować z posiłkami, a następnie ponowić atak na ule Trójcy. Drugi atak zakończył się powodzeniem, jednak Samsek zdołał uciec z planety. W ostatnich miesiącach 773 roku Adak Falar nawiązał współpracę z innym magistrem Enikiem Inokentim celem przypuszczenia potężnego dwutorowego na, e, ataku na flanki grupy Kada. Ich cel był prosty: przeciąć siły krucjaty na pół. Współpraca szła nadzwyczaj pomyślnie. Do końca 773 roku siły dwójki magistrów niemal powstrzymały imperialne natarcie, przecinając imperialną strefę okupacyjną i grupę Kada na pół. Straty imperium i wojskowe i cywilne były potworne. Trzy światy zniszczono niemal całkowicie, a na kolejnych trzech trwale zmieniono ekosystem za sprawą nuklearnej zimy. Doliczyć trzeba jeszcze miliony, które trafiły do obozów karnych i koncentracyjnych utworzonych w strefach okupowanych przez siły chaosu. W tej dramatycznej dla sił Imperium chwili wiele planet walczyło w osabotnieniu bez szans na ratunek. Podczas tych krwawych dni Sek podobnie pokazywał swoją fidezję i przebiegłość, siejąc strach i terror w sercach obywateli Imperium. Nawet Edok i Kenti był pod wrażeniem jego e, pomysłów e, zostawienia otwartych kanałów Vox na obleżonych światach, aby pobliskie systemy słyszały wołania o pomoc i raporty o niewyobrażalnym okrucieństwie sił chaosu. Takie stopniowe wyniszczanie moralne obrońców sprawiało, że siły dowodzone przez Seka nierzadko zajmowały wiele światów jednego, w ciągu jednego dnia. Jednym z najgenialniejszych zagrań Seka był tak zwany incydent z Adoloratą. Kiedy to wycofująca się imperialna flota została ostrzelana przez załogi strzeleckie gwiezdnych fortów, do których próbowała dopłynąć. Obrońcy fortów od wielu dni słyszeli raporty o krwawych bordach, dokonywanych przez siły Seka. Zmęczenie i szargadę nerwy sprawiły, że wzięli oni imperialną flitę, e, flotę za siły chaosu. Zanim zamieszanie udało się wyjaśnić, imperialna flota została niemal doszczętnie zniszczona, a gwiezdne forty poważnie uszkodzone. Taki stan rzeczy pozwolił siłom Sekada wkroczenie i zwycięstwo przy minimalnych stratach własnych. Mimo że po wydarzeniach na świecie Herodor, gdzie zreink zreinkarnowała się święta sabat, sytuacja w grupie Kada wydawała się być ustabilizowana. Mistrz wojny Bakarot wciąż miał z tyłu głowy, że sek może spłatać mu paskudnego figla. Przypuszcza się, że to właśnie sek był jednym z, z powodów, dla których Bakarot podobnie zlecił lordowi Sajbodowi i marszałkowi Blackwoodowi ochronę tyłów Krucjaty. Drugi moment załamania siły chaosu miał miejsce na przełomie 775 roku, kiedy największym zagrożeniem dla Krucjaty były siły Adakwadara Seka. Właśnie wtedy Sek uznał, że nadszedł czas, by zbierać siły, z którymi będzie mógł rzucić wyzwanie Gaurowi. Wiedział, że jego aktualne siły nie wystarczą. Potrzebował czegoś więcej, potrzebował elitarnej formacji. Właśnie wtedy do życia zostali powołani synowie seka. Elitarna formacja, sił chaosu, zdyscyplinowana jak pakt krwia, przy tym silniejsza, lepiej wyszkolona i lepiej wyposażona. Synowie mieli rozbić siły paktu i wywyższyć swego pada do roli archonta. Gdy Gdybyście o tym dotarły do dowództwa, krucjaty, reakcje były mieszane. Z jednej strony nikt nie chciał, by Sek został nowym archontem, z drugiej wojna domowa wśród słukarcy wroga mogła pomóc siłom Krucjaty. Sek rozpoczął gromadzenie swojej nowej armii na rolniczym świecie Gereona. Synowie przechodzili tam szkolenie pod okiem zdradzieckiego doczesa Szturma, zhańbionego dowódcy 50. Królewskiego Pułku Gwardii Imperialnej Wolpon. Ta właśnie wykuwała się nowa siła chaosu. Los to jednak zdradzieckie i złośliwe bydle, a Sek miał się o tym boleśnie przekonać. Pierwszy cios nadszedł, gdy duchy Gaunta przeprowadziły udany zamach na nocesa szturma, poważnie ograniczając zaplecze szkoleniowe synów Seka. Drugi cios padł, gdy Imperium zaatakował kosmiczny wrak zasięg zbawienia, który stanowił bazę Sydów. Po tej bolesnej stracie Adakwadar wdał, wdał się w walkę na dwa fronty, walcząc zarówno z Imperium, jak i ze swym dawnym przełożonym i rywalem, Gaurem. Przeciśnięty do buru i zdesperowany, rozkazał od przyspieszenie rekrutacji do synów Seka. Niewiele mu to jednak pomogło. W 792 roku 41. milenium Anachwan sek został zabity na Urdesz. Psychiczna fala uderzeniowa spowodowana jego śmiercią doprowadziła wielu jego zwolenników do szaleństwa i śmierci. Niektórzy synowie Seka próbowali przywrócić swego pada do życia poprzez rytuały osnowy. Rezultaty tych operacji były jednak przez długi czas mizerne. Dopiero niejaki... Damogar Gerik odniósł pewien sukces, zdał sobie o sprawę, że ambicje i intrygi seka były przyczyną jego zguby, dlatego też jego następca powinien być pozbawiony pychy i posłusznie wykonywać rozkazy sił wyższych. W ten to sposób rytuał dopełnił się, Gerik stał się nowym naczyniem dla ducha Seka, przynajmniej w pewnym sensie. Zmutował i przyjął wizę rudek Adakwadara, mając równocześnie zupełnie inną wizję przyszłości. I tak oto dotarliśmy do końca tego artykułu. Ja umieram już po prostu. E, głos mi całkiem odbiera. Do zbaw zawalony. Muszę, muszę odpocząć. Trzymajcie się. Tyle na dzisiaj. Cześć.